Siema, zamówiłem oponę do treningu jazdy na kole. Patrzcie to. Cieszę się na tą oponę, wiecie. Hej, popróbować parę ćwiczeń. Z Gimoto zamówiłem oponę, tak ona wygląda. Ściągam właśnie to koło, jadę do wulkanizatora, żeby mi założył. Jestem ciekawy w ogóle, jak pójdą mi treningi Willy właśnie na takiej oponie. Szkoda tych opon, bo naprawdę no parę tygodni i tej opony praktycznie, że nie ma. Tak jak widzicie, już tutaj mi się ściera guma. Kostek już praktycznie nie ma, one tutaj wydaje się, jakby były takie poprzyklejane, wiecie, bo gdzie to tak widziałem, że po prostu aż odchodzą. I właśnie, i teraz w standardzie tutaj powinna być 80, ja zamówiłem 70, czyli 70 powinna, no motocykl pójdzie tył niżej, powinno być lepiej, nie? No i szerokość. Nie wiem, jakie ciśnienie jeszcze będę pompował w tą oponę. Pamiętam, jak kiedyś mi mówiliście, Bleku, zakładaj opony Supermoto do jazdy, do gumowania. A ja mówię, nie, no to mi niepotrzebne, nie to, nie tamto. Ale teraz tak jak po prostu zawziąłem się na tą wolną gumę, to no... Trzeba. A słuchajcie, no przy okazji powiem wam, no trochę mniej odcinków będzie wpadało w wakacje. No trzeba trochę poodpoczywać, nie? Może shortsy więcej będą wchodziły. Czyli będziecie na bieżąco, co się u Bleka dzieje. Słuchajcie, porządki sobie zrobiłem w skrzynkach, czyli wiem, gdzie co mam. W końcu, nareszcie. Czyli w te wakacje jazda na takiej oponie. Teraz jeszcze wymienię na przód, tylko na przód wezmę po prostu jakąś starą, ale też Supermoto. Bo zobaczcie, co się z tymi kostkami dzieje. One już w tej chwili mi się po prostu wyrywają. No już praktycznie, no jeszcze nie wiem, z 5 jazd i też będzie się już ta guma ścierała. Po prostu od lądowania. To tymczasem. Ale gorąco. Patrzcie to, kupiłem jeszcze takie urządzenie właśnie do trenowania stabilizacji równowagi, czyli do wolnej gumy, jak najbardziej na enduro ten przyrząd przydaje się do treningów. Jakie ćwiczenia będę na nim wykonywał? No podstawa, no to przysiady. No i coś takiego jak jaskółka. No. Dobra, ale to do tego to przejdziemy później. Plus taki, że BMK szybko się chłodzi. No i co, no z tego odcinka dowiecie się, czy mi się lepiej gumuje na właśnie na takiej oponie Supermoto. Powiem wam, że tak jak ja sobie myślę, znaczy wiem, nie myślę, a wiem, jeżeli chodzi o oponę, o kostki, jeżeli ja jestem u góry bardzo wysoko i po prostu wiadomo, na duży hamulec, motocykl mi opada, dołożę trochę gazu, to czuję, jak po prostu na tych kostkach tam jest bardzo mała przyczepność, uślizg taki następuje. Ja to słyszę, ja to czuję, bo to czuć na motocyklu. I właśnie chcę zobaczyć, ten się pcha, no oczywiście pewnie, jak Bleku jedzie, to wszyscy mi muszą zajeżdżać. No i słuchajcie, opona Supermoto jest, no wiadomo, tam
cały czas jest równa guma, duża powierzchnia. No i jestem ciekawy, czy też takie uślizgi będą, czy nie. Będę musiał ją papierem ściernym przejechać, by ściągnąć ten fabryczną warstwę, która w ogóle nie klei do asfaltu. Czyli na wakacje robię z bety supermonciaka. Właśnie na stacji zobaczyłem motocyklistę. Nie wiem, czy czeka na kogoś, czy potrzebuje pomocy. Coś mu się z motocyklem stało. Coś pomóc? No, muszę poczekać. Duża kolejka jest na przekładki opon. Gdzieś przed 17 dopiero do odbioru. No, w oczekiwaniu na koło mogę rozpakować sobie właśnie ten przyrząd. Popróbować parę ćwiczeń. Jak to w ogóle się trenuje na tym? Pierwszy raz taką równoważnie. Tutaj, ale korek powinien być. Nie jest takie proste, panie, żeby na to ustać. Kurde. A gdzie tu jeszcze przysiady robić? Ja pierdziela. O ja. I właśnie po to mi jest to potrzebne do równowagi. O ja. Także powiem wam, że polecam coś takiego. Parę ćwiczeń, parę dni, może tygodni i może drugą stroną już popróbuję. A gdzie tu zrobić 10 przysiadów? Moment. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Pięć. Sześć. Opanuję. O ja. To trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi dobrze wychodziło. Wiecie co, moją Willy Machine szykuję do perfekcji. Podciągam hamulec, żebym miał po prostu lepsze dojście do hamowania, jak już jestem w pionie. Dobrze, tak będzie teraz. Na razie ok. Wyjdzie wszystko w praniu. Byle nie na plecy. Halo? Dobra, no to zaraz jadę, zaraz przyjeżdżam. No dobra. Dzięki. Słuchajcie, tutaj do wulkanizatora pojadę, kupię tą taśmę zbrojoną. No bo fartuch to trzeba by było czekać. A ja wiecie, że jestem niecierpliwy. I zaraz jadę kupić taką taśmę zbrojoną. To się i tak przyda. Chociaż powinienem mieć ją tutaj gdzieś w garażu. Się same rozwiązują. Taśma srebrna zbrojona zamiast fartucha. Jadę odebrać oponę. Jest. Fartuch. Stary fartuch rozwalony. Taśma to się zawsze przyda. Jest super opona. Jestem ciekawy po prostu, jak to będzie wychodzić teraz gumowanie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Przetestuję to, będę wiedział. Ktoś powie, ten to kombinuje, nie? A co? No trzeba sprawdzać. Trzeba eksperymentować. Teraz przydałoby się ją trochę zetrzeć papierem ściernym.
pompowali. Zaraz jeszcze sprawdzę, jakie mam ciśnienie. Z tym ciśnieniem w tej oponie też będę musiał pokombinować trochę. Ile jest? 2,5 jest. No to trochę spuścimy. Spuszczam. Zostawię 2. I ewentualnie nie będzie coś pasowało, to jestem umówiony dzisiaj ze Sławasem na 20. Także będzie próba. Klucze ze sobą wezmę, w razie czego, żeby sobie jeszcze hamulec poprawić. No i maszynka gotowa. Dziwnie wygląda z tą oponą teraz. A jak to wygląda? Ojej. Co to jest za opona? Już wam mówię. To jest Pirelli. Nową oponę całkiem na enduro. W razie czego na zmianę. Już uzbrojona na kole. Dobra, no to co? To tymczasem. No i tutaj chciałem przypomnieć, to jest 70, czyli profil niższy. Przymierzymy do koła z oponą enduro. Kamera do tego tak to nie odda. No jakieś 3 to minimum. 3 cm. Czyli tył będzie niżej. Przód będzie wyżej, będzie łatwiej wyrywać na kółko. Czas na testy. Szypionie nie szarpie tak jak kostka. Stabilnie. Zmiana wyszła na lepsze. Obawiałem się tego, że może być źle, ale jest dobrze. Muzyk jest. Hej. Cześć, Dawid, nie poznałem cię w ogóle. No, kazałeś tutaj parkować, to... A jak? Mam chwilę, to zajadę, nie? No. Dobra, ja lecę, bo na Balczewo jadę. Tam wysepkę wjedź. Ja lecę, na Balczewo jadę. A gdzie jedziesz na razie? A do lasu tutaj się pojechać. Siema. A ja mam słowo dla ciebie niespodziankę. No. A ja mam dla ciebie niespodziankę. Zjechałem trochę oponkę, nie? Łysa się zrobiła. Nagrałeś coś, Sławku? Nagrało się. Nagrało się? Dobrze. No to na razie u mnie zostaje taka opona do jesieni. Tutaj wleci też. Z podobnym bieżnikiem znalazłem nawet taką 90. 90 na 90 na
na 21. Nie przeszkadzaj sobie! No. Graj! Zagrać ze mną jeszcze raz? Graj! Ja to już czwarty raz wygram dzisiaj. Akurat trafiliśmy na ostatni ten. Co? Na ostatni trafiliśmy. O, za 10, teraz 10 minut. Przy zachodzie słońca, sława. Klimat się robi, nie? No. Tak, powinniśmy zapalić tego. Ciszek? Dobra, jedziemy. Uh-huh.